Cześć, drogie panie i panowie, zaczynamy kurs JavaScriptu. No i od czego by to zacząć, tak naprawdę? No na pewno od tego, w jaki sposób dodać ym, tą porcję kodu do naszej strony HTML. Mamy dwa takie podstawowe sposoby, żeby dodać kod JavaScript do strony. Pierwszym z nich jest po prostu jakiś blok, który możemy umieścić wewnątrz danej sekcji, a drugim sposobem jest dołączenie zewnętrznego pliku. Teraz chciałbym, żebyście zrobili od razu pierwsze zadanie, spróbowali wejść sobie w internet i sami spróbowali znaleźć, w jaki sposób wstawić JavaScript do strony. Ja tutaj już sobie wpisałem taką frazę w internecie, zaraz sobie to razem przestudiujemy, ale chciałbym, żebyście spróbowali znaleźć mm, takie informacje i spróbowali stworzyć taki szablon pierwszej strony www, która będzie zawierać Odnośnik do JavaScriptu, który będzie łączył się z zewnętrznym plikiem, a także który będzie mógł w danej części kodu przyjąć jakiś kod JavaScript. Spróbujcie sobie przeczytać coś takiego, znaleźć takie informacje. Zatrzymajcie ten film, a ja zaraz do Was wracam. Ok, linków tutaj co nie miara. Możemy otworzyć którykolwiek z nich. Ja już tutaj otwierałem ten wcześniej, więc kliknę go ponownie. I zobaczcie, możemy dodać skrypt za pomocą takiego znacznika script. Później zamykamy skrypt i wewnątrz dodajemy sobie y, kod JavaScript. To jest jeden ze sposobów. Jeżeli jakiś skrypt jest dosyć krótki, to możemy to zrobić w ten sposób, lub jeżeli potrzebujemy go tylko na tej jednej stronie, to oczywiście też. Jeżeli jednak potrzebujemy czegoś, co będzie się wykonywać na wielu stronach, to na pewno chcemy dołączyć zewnętrzny plik i jak sobie zejdziemy tutaj poniżej to zobaczcie możemy zastosować coś takiego czyli dodajemy sobie też znacznik skrypt a następnie dodajemy src gdzie będziemy mogli dodać lokalizację i nazwę naszego pliku js no i na koniec oczywiście kończymy też znacznik skrypt tutaj jak zauważycie to oni dodają jeszcze type typ, gdzie wpisują tekst javascript to było kiedyś wykorzystywane dzisiaj już nie ma takiej potrzeby kiedy korzystamy z html5 nie musimy już czegoś takiego robić no, oczywiście to nie zaszkodzi. Możemy sobie to dodawać, ale jeżeli pominiemy to, to strona też będzie działać prawidłowo. No i dobra, wiemy już w jaki sposób to robić, więc teraz tworzymy sobie naszą stronę. Dodamy pliki, tak żebyśmy mieli podstawy do kolejnych części kursu. Przechodzimy więc do Visual Studio Code i ja sobie utworzę taki nowy plik. Więc dam sobie new file, wybiorę language, na początek HTML. Tutaj na razie skupmy się na samym HTMLu i JavaScript i CSS. Może bez PHP, więc na razie utworzę sobie po prostu plik HTML. Kliknę Ctrl S, żeby sobie to zapisać. Przejdę może na pulpit, na pulpicie to będę robił. Kliknę sobie prawym, utworzę nowy folder, nazwę go na przykład JavaScript. Przejdę do wnętrza i tutaj nazwę nasz plik jako indeks HTML. Klikamy save i nasz plik jest już gotowy. Teraz przydałoby się dodać tutaj jakieś informacje wstępne, jak język, charset. Tytuł strony i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście możecie próbować to zapamiętywać, później z pamięci wpisywać to po kolei. Ja przyznam się szczerze, że nie pamiętam tego wszystkiego, dlatego też stworzyłem sobie na blogu taki specjalny wpis, gdzie mogę sobie ściągnąć szkielet takiej podstawowej strony na szybko. Polecam Wam, przechodzimy sobie do takiego artykułu, i tutaj możemy sobie to wszystko skopiować i wkleić do naszego pliku. Ctrl S. No i tutaj zobaczcie, mamy odniesienie do styli CSS, czyli do pliku z CSS. Tutaj możemy sobie też jakieś style na sztywno wpisać. Tu mamy odniesienie do skryptu. Tutaj możemy sobie jakiś skrypt JavaScript wpisać jakiś kod, ale tego nie będziemy robić. Tutaj też możemy to zrobić w podobny sposób, ale ja to usunę. I tu na dole mamy odniesienie do pliku main.js. Czyli musimy sobie stworzyć jeszcze plik main.js i style CSS, więc kliknijmy sobie File, New File, Select Language i wybierzemy sobie JavaScript, Ctrl S nazwijmy to jako Main.js i umieśćmy w tym folderze, dajemy Save, dajemy New, teraz wybierzemy sobie CSS, zapisujemy i nazwijmy to jako style CSS. No i może tutaj jeszcze otworzę sobie ten mój folder, ponieważ poprzedni folder mam z poprzedniego kursu, więc przejdę sobie na desktop, JavaScript, Select Folder, i tutaj mamy już tylko te pliki, których potrzebuję. Oczywiście tutaj te wpisy mogą pozostać, może w przyszłości będziecie chcieli tutaj coś pisać, ale jeżeli wiecie już teraz, że nie, to oczywiście możecie to usunąć. Będziecie się spotykać z tym, że wiele stron będzie zawierać różne skrypty tutaj u góry w sekcji head, a także tutaj na dole przed końcem body. I to oczywiście zależy czy chcecie żeby ten JavaScript działał od razu, lub żeby odnosił się do tego co jest ładowane w danej chwili. To wtedy oczywiście możemy to umieścić to na samej górze, ale w większości przypadków przynajmniej na początku raczej będziemy chcieli dołączać jakikolwiek skrypt na końcu, kiedy będziemy mieć już pewność, że cała strona nam się załaduje, ponieważ na przykład jeżeli chcielibyśmy się za pomocą JavaScriptu odnieść do jakiegoś elementu tutaj na samym początku, a on jeszcze nie zostałby wczytany, ponieważ kod jest czytany od góry w dół, to wtedy dostalibyśmy błąd. Dlatego też na razie ja sobie pousuwam to, ponieważ chciałbym wykonywać jakikolwiek kod JavaScript na razie na samym końcu, więc zostawimy to tak. Jeżeli jeszcze w tej chwili nie wiecie do końca, kiedy powinniśmy użyć danego kodu, czy on powinien być tutaj na dole zamieszczony, czy tutaj u góry. W ogóle się tym nie przejmujcie ponieważ w miarę jak nasze lekcje będą postępować, będziemy się uczyć, to to wszystko będzie stawać się coraz jaśniejsze. Na razie ustalmy, że nasz kod JavaScript będziemy wczytywać na samym końcu.